Co my tu mamy? Spin Tires, ale w innej jakiejś wersji, jakoś ten hood wygląda inaczej. Jest to Mud Tracker. Czy dobrze powiedziałem? Spin Tires, które jest niby odświeżone, jakaś tam nowa zawartość. Ale najważniejsze jest to, że musimy kupić tę grę znowu. I to mnie najbardziej zastanawiało, co my za to otrzymamy. I jeśli chcecie się dowiedzieć, to zostańcie ze mną. Tutaj przechodzę sobie akurat teraz samouczek. I no w zasadzie jest jeszcze tutaj muzyczka dodana jakaś, ale denerwowała mnie, to ją wyłączyłem. I mamy tutaj samouczek, który nas przeprowadza przez to pole gry. Tutaj mamy do przejechania jakąś trasę, czyli standardowo w Spin Tires, prawda? Nic nadzwyczajnego, no dostajemy różne powiadomienia co i jak obsługiwać grę, ale z grubsza jak na razie jest to samo co było. No, ja tak patrzyłem sobie na zwiastunach i też jakoś znacznej różnicy czy jakichś nowych pojazdów nie zauważyłem w stosunku do oczywiście pierwotnego Spin Tires, które mogliśmy sobie nabyć już dużo wcześniej. Więc ja teraz gram na padzie. Na padzie zawsze było mi wygodniej obsługiwać tę maszynę, ale będę od czasu do czasu używał myszki, żeby na przykład przekliknąć się na inny pojazd. Musimy sobie być zaawansowane, zmień pojazd. Jeszcze pamiętam, jak się to robi. I tutaj sobie musimy dostarczyć jakiś ładunek. Widzimy, że no jest tam coś w środku, jakieś beczki, czegoś. Wcześniej tego nie było. Parę takich drobnych rzeczy może zostać dodanych do Spin Tires, ale wydaje mi się, że ogólnie pojazdy, nie wiem, rzeczy związane z fizyką, grafiką, to zostało bez zmian. No ale nie wiem tego, bo nie grałem w całą grę i nie przeszedłem. Dopiero ją włączyłem teraz. Chciałem sprawdzić, czy w ogóle działa, bo tak zawsze robię przed nagrywaniem jakiegokolwiek odcinka. I no i działa. I jest w porządku. Wszystko wygląda tak jak w tym pierwotnym Spin Tires. Możemy sobie zerknąć na ustawienia Mad Runner chyba to się nazywało, nie Mad Tracker. Nieważne. No to teraz tak. Jakość grafiki to chyba... Co, spróbujmy symulacji procesor. Chyba na maksa wszystko, nie wiem. Aha, tutaj to się po prostu... Wiecie, nie wiem na czym to polega, to się albo włącza, albo się wyłącza, no. Na to wygląda, wyłącz tryb pewnego ekranu. Też tak tłumaczenie na polski, no tak nie ma... Marudzę trochę, co? Pyk, i do drzewa. Znamy ten trik, prawda? Na padzie niestety nie ma... Nie ma tego przycisku przypisanego chyba. Tak, tutaj mamy klakson. Nie, to nie to. To kamera jest. Jakieś tam rzeczy inne. No dobra, musimy się wyciągać, nie? Także mysz, klawiatura plus pad to jest najlepszy sposób kontroli w tej grze. Inaczej jest słabo. Zaciągniemy sobie ręcznego. Pyk. Jedziemy dalej. Okej. Okay. Szybka wyciągarka? Co to może być? Dobra, udaj. Idziemy. Bardzo dobrze, dobrze, już to zrobiłem. Jestem zaawansowanym graczem Spin Tires. Trochę tu czasu spędziłem, jakby nie patrzeć. I teraz dojeżdżamy sobie do warsztatu. No i wiecie, jak to wygląda. Odblokowujemy sobie kolejny warsztat. Na mapie są porozrzucane pewnie jakieś tam pojazdy, które trzeba zdobywać i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy sobie w kolejnym miejscu. Punkty warsztatu i teraz musimy tu chyba rozładować. Tak. Pyk. I teraz zdobywamy sobie warsztat i możemy sobie załadować coś tam innego. Musimy wziąć teraz nadwozie skrzyniowe, żeby załadować sobie drzewo na nie, prawda? No, jest błotniście. Bardzo lubiałem zawsze tą fizykę w Spin Tires, to jest po prostu genialne. Jeśli ktoś z was się zastanawia, czy kupić tą pierwszą wersję, czy Mad Runnera, ja bym chyba polecał właśnie tą najnowszą, z tego względu, że no tutaj mamy już taki bardziej przejrzysty interfejs. No ale nie mogę teraz polecić tak do końca, no bo jeszcze nie przeszedłem, nie? I nie wiem, co tutaj będziemy mieli do roboty. Może tam jakieś inne mapki są, czy coś. Nie wiadomo też, jak jest z modyfikacjami, bo wiem, że do pierwotnego Spin Tires można było zajebiste modyfikacje dodać. A tutaj, czy taka opcja w ogóle jest? Czy jest tu jakieś menu główne? Osiągnięcia, restart? Nie wiem, zobaczymy.
Mud, nie mad runner, tylko mud runner, czyli błotnisty tam biegacz. Bijamy sobie dalej, jedziemy. Kieruj się w kierunku, okej. Wzdłuż drogi, tutaj mamy sobie wyznaczoną, widzicie, trasę, musimy nią podążać. I najfajniejsze jest właśnie to, jak ten pojazd, jak te pojazdy reagują na podłoże, jak to podłoże reaguje na pojazdy, bo zobaczcie, woda jest tutaj animowana i to jest jedyna gra z tak fantastyczną fizyką i odwzorowaniem wszystkiego, że ja nie widziałem innej takiej gry, żeby aż tak fajnie się w to grało, żeby jazda samochodami po terenach była tak satysfakcjonująca jak tu. Nie? I tu wcale nie chodzi o to, że te tekstury muszą być na jakimś wysokim poziomie. One są po prostu ok, bardzo fajnie się w to gra. Z tego co pamiętam, chyba w 2014 roku ta gra miała jakąś swoją premierę. Mówię o tym zwykłym Spin Tires. No ale jak na razie tutaj, co my właściwie otrzymujemy? Osoby, które grały w pierwsze Spin Tires, no otrzymują tutaj co? No nic nowego jak na razie. Może poza tym samouczkiem. Dobrze. I tutaj musimy się rozładować. Na tym ogólnie gra polega, żeby... Nie? No. Dobrze, czy ja tu widzę gdzieś modyfikacje? Nie, zobaczcie, nie ma tutaj opcji wrzucenia jakichś modyfikacji. Czy tam były? Były jakieś mody, pamiętam. Chcesz spróbować najpierw w trybie wyzwania. Pokazują one aspekty gry, które nie zostały omówione w samouczku. Wyzwania, zobaczmy. Wyposażenie. Tutaj mamy po... Dobrze. Zobaczmy sobie karierę jednego gracza. Torfowisko. Pojazdy początkowe. O, i tutaj mamy pojazdy. No i kurczę, w zasadzie mamy to samo, co było, no nie? Z modyfikacji można było sobie do tego zwykłego Spin Tires wrzucić dużo pojazdów i dużo pojazdów było tworzone do tego zwykłego Spin Tires. Rozpocznij grę, możemy sobie wybrać symulacyjny tryb i możemy wybrać uproszczony. Ja sobie zawsze wybierałem uproszczony, gdzie mamy jeszcze jakieś modyfikacje. A właśnie, czyli są modyfikacje, czyli to sobie instalujemy poprzez warsztat. Dobrze, no to zwracam honor, w takim razie są. A i tutaj możemy sobie... Nie, dobra, to są modyfikacje, w takim razie w porządku, można sobie dużo pojazdów dodać poprzez nie właśnie. Możemy sobie wczytać jakiś inny pojazd. Umieść pojazd. O, shit. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. No i mamy sobie tego olbrzyma. Zauważyłem, że w Mad Runnerze, jak odpalamy silnik, zobaczcie, pojawia nam się takie coś, nie? Że coś tam w środku się dzieje. I taka jakaś drobna animacja, więc wygląda na to, że po prostu parę takich drobiazgów mamy pododawanych do tej gry i to tyle. Czy ona będzie miała jakieś możliwości? Nie wiem, czy będzie jakoś rozbijana dodatkowo, nie mam pojęcia. Pamiętam, że jeden z tych dużych pojazdów... Jezu, jak to zawyszy, nie? Fantastycznie. Pamiętam, że jeden z tych dużych pojazdów był bardzo wolny. Nie wiem, czy to jest ten, ale któryś z nich. Chyba taka wyciągarka jakby. Ten raczej nie... A zresztą cholera go wie. Tutaj mamy tak. Blokadę dyferencjału już cały czas włączoną, więc nawet jak się wpierdzielimy, o, zobaczymy jak sobie poradzi przez tą wodę tutaj. To jest taki tryb testowy i to jest dokładnie ta sama mapka, co w podstawowej części Spin Tires. O, pyk. I co? I woda i dupa. Trochę słabo jakby. I to tu płytka woda jest, no ale włączmy AWD i już od razu tak inaczej, inna rozmowa jest, nie? Moim zdaniem i tak ten wielki potwór, ten nie wiem jak to nazwać, słoń, czy co to, jak to się ten, nie jest aż tak dobry jak tamta ciężarówka, o której wam mówiłem przed chwilą. Tamta jest naprawdę kozacka, z wielu sytuacji udało mi się nią wydostać. Chociaż ten jest taki już awaryjny pojazd, nie, że jak już naprawdę jest dupa zbita, no to wtedy jedziemy po olbrzyma i gramy nim. Ale swoją drogą oczekiwałem, że w Mad Runnerze będą jakieś dodatkowe pojazdy. Wiecie co, w pewnym momencie rozwoju Spin Tires była jakaś spina między chyba wydawcą a deweloperem, czy coś takiego. I on, i ten tam programista powiedział, że on nie będzie pracował przy Spin Tires, bo coś tam. I tam na jakiś czas, nie wiem czy to pamiętacie, ale na jakiś czas prace nad Spin Tires zostały przerwane. No i teraz dostajemy nagle Mad Runner.
jakby odświeżoną wersję gry. O czym to jest? No, jak to działa? Jak wy to w ogóle widzicie? Czy po prostu wydawca sobie wydał swoją grę, niezależnie od tego, co, nie wiem jak to wygląda, no ale moim zdaniem to jest troszeczkę tak, że okej, nie możemy uzyskać praw do Spin Tires, robimy Spin Tires Mad Runner, albo wydajemy nową grę, żeby dwukrotnie na niej zarobić, no tak to wygląda, jak na razie. No ale nie patrzyłem jeszcze tego trybu single player, no i wyzwań jeszcze nie zobaczyłem, więc to jest jakaś tam nowa rzecz. O, zobaczcie, tutaj mamy ilość paliwa nawet wyświetlana wizualnie, tak, bardzo fajnie to wygląda, podoba mi się. I są takie jakieś drobne smaczki, więc moim zdaniem jest to taka wersja Spin Tires skończona, już taka uzupełniona o jakieś dodatkowe rzeczy i wygląda to trochę ciekawie, jak jakiś naprawdę dopracowany produkt. No ale chodźmy zobaczyć tryb single player. O, tutaj mamy mapkę, to też wygląda dokładnie tak samo jak w pierwszej wersji gry, tylko interfejs nam się troszeczkę zmienił, tak? No dobra, ale chodźmy sobie na kampanię, powiedzmy, nie mogę tutaj, tylko tu. Mad Runner. I tak, mamy tutaj te wyzwania, które wam pokazywałem. Tu jakieś tam ten, nie? Jeden gracz. To nas najbardziej interesuje. Rozpoczynamy uproszczony. Nie pamiętam w sumie, czy w podstawowej wersji Spin Tires. Możemy sobie zaraz uruchomić Spin Tires, podstawową wersję. Ale nie pamiętam, czy tam była jakaś kampania, czy po prostu były do wyboru mapki. Chyba były do wyboru mapki i się przechodziło te mapki. No dobrze, i tutaj naszym zadaniem jest co? Naszym zadaniem jest... nikt nie wie co. Musimy się dostać do tartaku pewnie i przetransportować drzewo do tartaku. Nie, jak to było? Punkt tartaczny tutaj chyba, tak? Tu musimy dostarczyć, bo tu mamy na mapce wszystko. Tu mamy tartak. I tu mamy dostarczyć rzeczy, a chyba z tego punktu skład drzewa, stąd musimy dorwać. I zobaczcie, na mapce mamy zaznaczone już pojazdy, możemy sobie je odblokować, ale na starcie mamy też już coś tam, nie? I tutaj do tych tartaków musimy dostarczyć drzewo. Ja tą mapkę kojarzę, pamiętam, że kiedyś gdzieś tutaj się próbowałem przedostać. Tak, i tutaj jest taki jakiś mały domek koło stacji benzynowej i tu chyba jakiś jeszcze domek był z tego co kojarzę, więc jak na razie wygląda to całkiem znajomo, ale mogę się mylić. No dobrze, mamy tutaj tart i tam trzeba będzie dostarczyć nasze drzewo, które jest tutaj. I tak wygląda sobie w sumie single player. Tak naprawdę najlepiej grać w Spin Tires razem z kimś, a nie samemu, bo z kimś jest dużo lepsza zabawa. Zwłaszcza jeśli możemy sobie pomagać wzajemnie. Dobrze. I teraz im większą weźmiemy platformę do transportu drzewa, tym oczywiście tego drzewa weźmiemy więcej. Co to, przyczepa warsztatowa? A to teraz mamy coś takiego, okej. Okay. Żeby odblokować sobie warsztat, powiedzmy. Co to jest? Czemu tu nie ma kół? Czemu to są? Co to ma być? No ludzie, jak ja mam to ciągnąć przez takie błoto? Ej, poważnie mówicie tak. A, czekaj. Przyczepa warsztatowa to jest chyba coś nowego. Może, punkty warsztatu. Jezu, i my to mamy przeciągnąć przez to błoto? Najgorzej. Dobrze, to spróbujmy w takim razie wziąć... No warsztat się przyda, jak będziemy mieli gdzieś tam przerąbane, tak? I będziemy musieli sobie wrócić gdzieś tam po... O, części warsztatowe. No to kurde, chyba oczywiście, że weźmiemy sobie te części warsztatowe, niż byśmy mieli brać przyczepę warsztatową. Bo tutaj mamy dwa punkty warsztatu i tu mamy punkty warsztatu. Oh my god. Nie. Dobrze. Weźmy sobie do transportu drzewa i teraz możemy sobie dołączyć prawdopodobnie... wózek? O, właśnie to. Średnia przyczepa do transportu drzewa i teraz będziemy mogli wziąć średnie kłody, jak wiadomo. I teraz jeszcze mamy drugi pojazd, pyku pyk. Tutaj nie mam takiej modyfikacji jak Follow Me w Farmingu, kojarzycie? Czekajcie, musimy tutaj sobie wziąć zaawansowany, zmień pojazd i tutaj mamy drugi. No i właśnie zobaczcie, na starcie mamy dwa pojazdy, żeby można było grać we dwóch, tak?
czy we dwoje, jak tam chcecie sobie grać. I tutaj mamy też nadwozie do transportu drewna. No i możemy sobie wziąć też przyczepę, ale ta druga ciężarówka, lepiej do niej brać jakieś tam coś do naprawy, albo nawet paliwo, czy coś takiego. Chociaż po drodze jest też stacja benzynowa. To jest początkowa misja, więc ona powinna być dosyć łatwa, tak? Powinniśmy sobie dać radę z dwoma transportami. No dobra, weźmy sobie od tej ciężarówki i zaczniemy. Nie pamiętam, która z nich była mocniejsza, lepsza. Chyba ta, którą ja teraz wziąłem. Tamta jest, zdaje się, mniejsza, ale... Cholera wie, może to są te same. Nie, ta to jest ten kozak chyba. No i dobra, możemy sobie jechać. Czekajcie, jak to była z tą przyczepką. Aha. Od razu blokada dyferencjału, nie ma co się bawić. Zobaczmy sobie mapkę. Możemy sobie wyznaczyć trasę do tego tutaj wielkiego. A, właśnie. I tutaj będziemy mieli taką opcję, że chyba będziemy musieli te pojazdy, które są gdzieś tu rozstawione, tankować. To jest jakaś taka główna droga, autostrada rosyjska. A my będziemy musieli się też tutaj gdzieś dostać. No i tu jest masa różnych... O, tutaj jest, zobaczcie, nie wiadukt, jak to się nazywa? Wiadukt? Dobrze mówię, chyba wiadukt. Tutaj taki ten rozdwojenie, tam ten rozstegowanie autostrady. I musimy się ogólnie dostać tutaj. Po drodze mamy masę pojazdów do odblokowywania. No i dobra, jedźmy sobie. I teraz tak, jak weźmiemy sobie cysternę, powiedzmy tamtego drugiego pojazdu, no to będziemy musieli paliwo jeszcze uzupełnić. To nie jest tak, że będziemy mieli od razu paliwko. Nie, nie, nie. Musimy uzupełnić sobie paliwko i dopiero wtedy będziemy mogli uzupełnić nasze gdzieś tutaj porozstawiane pojazdy bez paliwa, powiedzmy. To zobaczcie, jak to super wygląda. Cyk. Elegancko. O, właśnie o taką kamerę mi chodziło, żeby było wszystko tutaj z tyłu widać. Chociaż w sumie nie za wiele widać teraz. To tutaj jakieś kłody są. Trzeba na nie uważać, bo na nich naprawdę ciężarówka może nieźle się zatrzymać, a czasami nawet zaklinować tak, że nie będziemy w stanie się wyciągnąć. Chociaż do tych kłód też możemy użyć wyciągarki, do nich się przyczepić i przyciągnąć. No i napiszcie mi w komentarzach, czy waszym zdaniem, jeśli ktoś już ma Spin Tires, to czy warto kupować tę grę? Tą jakby odświeżoną, ulepszoną wersję? Zaraz sobie odpalimy jeszcze na chwilę Spin Tires pod koniec, tą starszą wersję, żeby pokazać, jak wyglądała i czy wy jesteście w stanie stwierdzić jakieś różnice. Na pewno są w interfejsie, czyli w tym, co nam się wyświetla, jeśli chodzi o controlsy, tak? To jest troszeczkę inaczej, trochę inaczej to wygląda. O, i tu będziemy mieli jakiś kolejny pojazd odblokowany. I tak się często zdarzało, że te pojazdy albo były bez paliwa, albo były jakieś tam uszkodzone, że daleko nimi w sumie nie zajedziemy. Zobaczymy, jak będzie z tym ziomalkiem. Pyk, no i tu... I tutaj mamy trochę uszkodzony. No i paliwa mamy dosyć, tylko uszkodzenia są dość wysokie, tak? Widzimy, że uszkodzenia na tym pojeździe, no tutaj coś, jakaś karoseria, jakieś szyby potłuczone. Teoretycznie, bo to teksturka taka jest, nie? Ale nic tam raczej nie jest połamane, żeby był z tym jakiś problem. Pyk. Tu mamy koło zapasowe, więc możemy się troszeczkę naprawić, ok? I możemy sobie oczywiście zmienić pojazd na ten nasz drugi. W sumie obsługa padem jest teraz bardzo w porządku. Z tego, co widzę, bardzo łatwo da się na przykład zmienić pojazd bez problemu, ale jeszcze nie ma na przykład możliwości szybkiej takiej obsługi padem wyciągarki, żebyśmy mogli się gdzieś tam do najbliższego drzewa przyczepić. Tutaj sobie mamy jakąś rzeczkę, moglibyśmy spróbować ją zaatakować z tej strony, ale chyba gdzieś tam dalej będziemy mieli jeszcze jakiś samochód z jakichś powodów. A, kieruje nas przez rzeczkę. Możemy spróbować nią. Znaczy, nie, tam dalej jest droga, normalnie przejazd, ale możemy spróbować się przez nią przeprawić. Powinno być tu dosyć głęboko. Ale może... Dobra, troszeczkę... O, nie, powinno się udać. Trochę tak źle wjechałem, bo tutaj nie ma żadnego drzewa w pobliżu, ale widzę, że tam leży jakaś kłoda czy coś. I teraz ja ustawiam sobie na padzie gaz tak na połowę, żeby te koła za mocno nie buksowały. I Spin Tires, ta fizyka jest tak dobrze odwzorowana, że to ma nawet znaczenie. Jeśli te koła oczywiście, zobaczcie, teraz sobie leciutko, troszeczkę tylko się obracają. Jeśli tylko troszeczkę je obracamy,
to ciężarówka powoli, powoli będzie się wytaczać z tej, no, niezbyt dobrej sytuacji, tak? A jeśli wciśniemy gaz do końca, to te koła będą tu buksowały i zobaczcie, i ona się od razu zatapia. I to jest właśnie najfajniejsze w Spin Tires, nie? Że musisz kombinować też i w taki sposób, musisz kręcić kołami. Oczywiście najlepiej jest mieć te koła na wprost, wtedy największa przyczepność jest. Ale czasami skręcając kołami na bok też uda nam się wydostać. I to jest ogromna zaleta tej gry, że możemy kombinować na takie różne sposoby i że to, jak my sterujemy tą ciężarówką, też ma znaczenie, no nie? Cyk. O, i zobaczcie, powolutku. Cyk, troszeczkę wycofamy. Tutaj taki dołek zrobiłem, bo właśnie tymi kołami zabuksowałem. Pojedziemy troszeczkę w lewo. Cyk. Powoli, powoli. I ten dołek też ma tutaj znaczenie, że my go tam zrobiliśmy. Jeśli go ominiemy, to powinniśmy się wydostać. I zobaczcie, już jestem kawałek dalej. Delikatnie tymi kołami. Tak, żeby nie zakopać się znowu. Powolutku. Oczywiście w tym wypadku też mógłbym użyć tu wyciągarki i zahaczyć się o kłodę i się przyciągnąć bez problemu. Wtedy bym się wydostał. No ale tak też można spróbować. Wyciągarka to już jest taka ostateczność. Jak już widzisz, że wpadłeś po uszy w niezłe szambo, to wtedy wyciągarka. Niektóre z tych drzewek w Spin Tires możemy, czy raczej mogliśmy w tej wersji podstawowej, łamać. Tutaj też wiem, że te małe to na pewno, ale niektóre z tych dużych też można było rozwalić. Chyba nie ten, takie co tutaj stoją. Możemy też jechać całkiem przez las, nie ma problemu. Jeśli chcemy lepiej skręcać, to wyłączamy AWD i blokadę dyferencjału, ale tutaj w takim terenie to nie ma specjalnie znaczenia. Okej. I tutaj mamy kolejny pojazd. Jak wjedziemy sobie w ten biały okrąg, no to będziemy mogli sobie go odblokować. Cyk. I odblokowałem sobie kolejny pojazd. On stoi sobie tam, jeśli chcę sobie na niego zmienić. Tyk. No i tak się składa, że on też nie jest aż tak mocno uszkodzony. Zobaczcie, jaki wielki motherfucker. Yeah. No i dobra, i to znamy z pierwszego Spin Tires, no nie? Te wszystkie misje, te wszystkie akcje. Chodźmy teraz do podstawowej wersji gry i sprawdźmy, jak ona wygląda teraz. Czy jakoś znacznie się różni od tego Spin Tires tutaj? Czy będziemy w stanie stwierdzić jakąkolwiek różnicę? Tutaj widzimy innego wydawcę i tam... No inaczej to wygląda. Mamy menu główne inne. Inne ustawienia, jeśli chodzi o grafikę, teoretycznie. No inaczej to wygląda, no, niby inna gra, no nie? Co to było? Coś kliknąłem. A, tutaj chyba są testy. Możemy sobie tak. I tu możemy sobie testować różne pojazdy. No i zobaczcie, troszeczkę to inaczej wygląda, nie? I o co kuźwa chodzi? Skąd ten Speed Tires Mad Runner się wziął w końcu? Też możemy sobie tu spawnować pojazdy. No i tutaj tych pojazdów jest troszeczkę więcej, dlatego że, i zobacz, spawnowanie wygląda bardzo podobnie, tylko troszeczkę interfejs się różni, nie? Ale w gruncie rzeczy jest to samo. Tutaj mam więcej modyfikacji, dlatego... więcej pojazdów, bo mam właśnie modyfikacje zainstalowane. Na przykład, nie wiem, to nie oznacza, że do Mad Runnera nie można wrzucić sobie modyfikacji. Pewnie można, ale no ja tego jeszcze nie robiłem. To tutaj takiego hardkorowego można sobie wrzucić. Tutaj jakieś różne opcje tego ułaza. A tutaj jakiś ogórek. Patrzę właśnie. O, tu możemy sobie pyk, o, jakiegoś takiego kozaka dodać, nie? Co my tu jeszcze mamy? O, tutaj jakiś kurczę mapa. Zobaczcie. Można, tak? Tutaj weźmy sobie jeszcze jakiś. To są dodane już kiedyś, ja nawet nie pamiętam, kiedy to dodawałem. No, bardzo dawno temu dodawałem jakieś tam pojazdy, no i one sobie tutaj są, tak? I wbijając sobie tu, ja nie wiem, czy ta grafika jest jakaś gorsza, no ciężko mi stwierdzić tak na oko. Wy teraz widzicie wideo, możecie sobie przesunąć do przodu, do tyłu i sprawdzić, czy jakaś ogromna różnica jest. Tutaj jakiś motherfucker, dajmy go. No, tak, to jakiś tam, o, ten sam nawet jest ziomek, zobaczcie. Tutaj jakiś... Co to jest? No i można sobie... Nie można ich tak za dużo tutaj spawnować. Z tego co pamiętam, były problemy z płynnością gry. No i teraz troszeczkę na padzie mamy inny sposób
inne prowadzenie. O, tutaj musimy sobie myszką na przykład kliknąć. Ale mamy sobie pyk. Pojazd to jest chyba dodany przeze mnie. Out of fuel. Możemy sobie załadować fuel. I sobie takim ziomkiem pojeździć, nie? I jak dla mnie nie ma specjalnej różnicy. Wejdziemy sobie, o, tutaj jest jakiś inny pojazd, sobie możemy go też wyjąć. To są modyfikacje, to jest stworzone chyba przez graczy. Możemy sobie pyk wziąć na przykład tego ziomala. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Jeśli wy wiecie, to dajcie znać w komentarzach, no. No i pyk, mamy sobie coś takiego. Tego to pamiętam, że dodałem z modyfikacji. Jest, kurczę, zajebiście zawieszony, nie? Nie ma chyba takiego terenu, który... Patrzcie, jak to super wygląda. Nie ma takiego terenu, którego on by nie pokonał. No i tutaj wjeżdżamy sobie w błoto. Woda jest tak samo animowana. Niby tam w zwiastunie było napisane, że tam jakaś poprawiona fizyka, coś tak... Nie wiem, no, jak dla mnie to wygląda tak samo. Nie wiem, o co chodzi. No ale dobrze, chodźmy sobie, tutaj sobie popatrzyliśmy ten tryb. Chodźmy do głównego menu i tutaj mamy tak. I tak, mamy sobie właśnie tak jak mówiłem, do wybrania mapki. I w singlu na tamtej, może nawet będzie ta sama mapka, co tam było. Chyba nie ma. Na singlu, tam, w Madrenerze, no to mieliśmy sobie, co mieliśmy? No mieliśmy single player i mieliśmy już przygotowane te mapki według jakiejś tam kolejności. A tutaj możemy sobie wybrać konkretną mapkę i na przykład znajomym cisnąć tu. Możemy sobie wybrać ciężarówki. Ja tu ich mam trochę, bo mówię, poinstalowałem sobie, ale to nie znaczy, że do Madrunnera nie można ich zainstalować. Tutaj jakieś kozaki, ty, zobacz. What is even... Niecertyfikowany mod, okej. Okay. I tutaj Tatra 8x8. Ja tu chyba miałem jeszcze jakąś Tatrę 12x12. Terro. O, to jest ta. Dużo mam tu jakichś takich kozaków. Pyk. Możemy sobie wystartować z takimi losowymi pojazdami. Tam podejrzewam, że też jest taka opcja, jeśli te mody są certyfikowane. Jeśli nie, może być trudno. Tak, to jest Tatra 12x12, którą kiedyś wam pokazywałem. Bardzo głośny pojazd. I troszeczkę niepraktyczny. Mamy z tyłu osie skrętne. I możemy włączyć blokadę dyferencjału, tak żeby ten pojazd wtedy ledwo co skręcał. Jest mega głośno, muszę się ciszyć aż. O, no ale czy wy jesteście w stanie stwierdzić, no wiadomo, że teraz odpaliłem jakąś tam modyfikację i nie wygląda może ten pojazd tak ładnie jak te. Może grafika nie jest taka, tak bardzo szczegółowa, te tekstury, ale w gruncie rzeczy też to jest to samo Spin Tires. I jakbyśmy sobie popatrzyli ceny, to które Spin Tires będzie tańsze? Chyba raczej to starsze, no nie? A to nowsze będzie droższe, tak myślę. Patrzcie na to. Jest. Aha, tu mamy jeszcze... Ja już stąd nie wyjadę, bo tu o... I koniec. Tu mamy sobie jakiegoś kolejnego motherfuckera. Możemy sobie wziąć offroadowe oponki. Jakieś, o, ja wiem, czy to offroadowe. Chyba domyślne są lepsze. Odpalamy tego, kurczę, byka. Ta Tatra też jest bardzo głodna, chciałem powiedzieć. Wow, jak fajnie gwizdze, nie? Chciałem powiedzieć nie głodna, tylko głośna. Jest strasznie głośna w stosunku do tych pojazdów. To jest na pewno niezrównoważone tam, ale... Ale tak, można ją wziąć. Zobaczcie, mam od razu taką wielką naczepę. Ja pierdzielę, jaka to jest moc. No i to jeszcze nie włączona blokada dyferencjału. Teraz włączyłem. Tak nie patrzyłem, ale to chyba nieważne na a, może już nie. Jednak mogłem pojechać na ten mod. Ej, patrzcie, co ona robi. Co ty... What? Jakby stąd wyjechała, to ja normalnie chylę czoła. Znaczy to jest mod niecertyfikowany, to znaczy, że te pojazdy mogą mieć bardzo dużo mocy. Niestandardowo dużo. A tak dużo, że ta gra może tyle nie obsłużyć. Ale jest fajna zabawa. Widzę, że tej mapki co w tym. Co w Spin Tires Madrunner nie ma tutaj. Można by było ją chyba jakoś dodać przez modyfikację.
Ale tak, no kurczę, w gruncie rzeczy nie wiem. Piszcie w komentarzach, dajcie znać. Tak ciężko mi się teraz nawet wypowiedzieć, tak? Jest to bardzo podobna rzecz. Chociaż Mad Runner byłby ciekawszy do grania jako pierwsza gra, bo mamy tam samouczek. No i lepiej sobie ogarniemy, tak dla takiego początkującego gracza to może być ciekawsza gra niż zwykłe Spin Tires, które jest no takim niedokończonym jeszcze produktem, nie? Jednak tak bym mógł to określić. Bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.